Popatrzmy na zasady. Oto jak będzie wyglądało wezwanie Szymona. W studio znajdują się wina, które zostały sprowadzone z różnych stron świata. Trzy z nich, wybrane losowo, zostaną przelane do karafek, a następnie do kieliszków. Szymon, degustując wybrane wina, będzie musiał podać kontynent, kraj, region i szczep każdego z nich. Zadanie zostanie zaliczone, jeśli Szymon prawidłowo opisze każde degustowane wino. Na początku, drodzy Państwo, wylosujemy trzy numery win dla Szymona. Mhm. Zaczynamy. Kto się zgłasza? Bardzo proszę. Numery wylosowane. W takim razie nalejmy wina do karafek. Na każdej butelce przyklejone są nasze etykiety, tylko z numerem. Nasza kelnerka nalewa wylosowane wina spośród win z całego świata, które znajdują się w naszym studiu. Dziękuję bardzo. Szymon, zapraszam na degustację. Naleję sobie tego wina tak, żeby móc jeszcze je trochę też ocenić na tle takiej białej kartki jego kolor. Już widzę, że ono jest takim lekko jeszcze musującym, perlącym się winem, więc prawdopodobnie jest bardzo młodym jeszcze winem. Z zielonymi owocami na pewno, z cytrusami też na pewno, limonką, cytryną, taką nawet skórką z tych owoców. Przepraszam za te odgłosy, ale służą temu, żeby sobie wino po całych ustach rozprowadzić. W smaku z lekko wyczuwalną słodyczą, co by wskazywało na dojrzałe owoce. Tak ono mi się trochę kojarzy jakby z taką zieloną wyspą, z klimatami Nowej Zelandii. Czasami pachnie wręcz tak jakby kocimi siuśkami, kuwetą, ale żaden producent tego nie lubi. No kto by chciał powiedzieć, że jego wino pachnie w ten sposób, więc zalecenia producentów z Nowej Zelandii są takie, żeby określać to wino aromatem gotujących się szparagów. Spróbujemy odpowiadać? Dobrze, okej. Okay. Kontynent. Kontynent, Australia i Oceania, tak, Nowa Zelandia. Region? Region północ południowej wyspy, czyli Marlborough. I szczep? Sauvignon Blanc. Poproszę o kartę win, którą otwieramy na 38 stronie. Sprawdzimy twoje odpowiedzi. Powiedziałeś Australia i Oceania. Miałeś rację. Okej. Powiedziałeś Nowa Zelandia. Tak, wydaje mi się, że to najbardziej... I to jest Nowa Zelandia. Okej. Region? Obstawiam Marlborough. Marlborough. Tak, miałeś rację. Czy to jest ten szczep? Sauvignon Blanc? Tak! Gratulacje! Świetnie jest. Kapitalnie. Super. Przed nami drugie wino. Zaczynaj. Okej. Znowu zacznijmy od koloru. To jest też stosunkowo młode wino, dlatego że ten kolor się jeszcze nie utlenił. To jest taki purpurowy jeszcze kolor, więc pewnie też długo nie leżało w beczce. Jest trochę takiej ciemnej wiśni. Czarna jagoda, jeżyna, te wszystkie owoce leśne, ale to jest jeszcze mało, bo tak pachnie bardzo wiele win. Bardzo ważne jest, co tam jest poza tymi czarnymi owocami, poza jagodą, poza jeżyną. Natomiast czy ja mogę skorzystać ze swojego kieliszka? Ja mam taki specjalny degustacyjny kieliszek, jeśli nie macie nic przeciwko, to bym sobie wina nalał również do niego, żeby móc to sprawdzić. Oczywiście. A czym się różni ten kieliszek? Ten jego kształt taki tulipanowy pomaga w tym, żeby skoncentrować aromaty przy nosie.
Co to może być? W takim razie kontynent? Kontynent Ameryka Południowa. Kraj? Argentyna. Region? Region... górski region Mendoza, czy tam gdzieś wyżej 1000 metrów nad poziomem morza. I szczep w takim razie. Szczep to w takim razie Malbec. Otwieramy naszą kartę win. Wino oznaczone było numerem 86. Powiedziałeś Ameryka Południowa. Sprawdźmy. To jest Ameryka Południowa. Teraz pytanie, czy to będzie Argentyna. Tak, to jest wino okay. Z Argentyny. Super. Niesamowite, nie? Region? Powiedziałem Mendoza. Wahałeś się. Czy to wino pochodzi z regionu Mendoza? Yes. Tak, Mendoza? Trafiłeś. Super, nie patrzę, ale super. I pozostał ostatni element. Czy ten szczep to rzeczywiście Malbec? Tak, to jest Malbec! Imponujesz, Szymon, naprawdę imponujesz. Pozostało już tylko jedno wino. Ostatni etap twojego wyzwania. Jesteś, Szymon, gotowy? O, zawsze najtrudniej strzelić tego ostatniego karnego. Nie? Pamiętaj, Szymon, przy tym ostatnim karnym zawsze najważniejsza jest cierpliwość, spokój, opanowanie. Znowu dojrzałe wino, nawet jeszcze ciemniejsze niż to, które miałem przed chwilą, więc znowu ciepły klimat. Pachnie takimi sztucznymi owocami jak landrynki, czy jakieś takie żelki, które kupujemy. To nie jest świeży owoc. Trochę czereśni, czy wiśni, ale takich słodkich wiśni. Do tego znowu przyprawy. Nie ma prawie w ogóle taniny, jest mniej kwasowości, czyli znowu idę w kierunku południa. Południe Włoch, może Sycylia, może Puglia. To zacznijmy od początku. Tak. Kontynent. Tym razem Europa. Kraj. Kraj Włochy. Region. Południe Włoch, duży znany region to Puglia. Myślę, że to jest wino z regionu Apulia, Puglia. I szczep. Najważniejszy, najpopularniejszy, Primitivo. Primitivo. Kwestia tego, że ono dojrzewa pierwsze, Primi. Szymon, jeśli miałeś rację, to zaliczysz całe wyzwanie. Dobra, sprawdzajmy. Otwieramy zatem kartę win. Czy to jest rzeczywiście wino z Europy? Tak jest! To jest wino z Europy. Super. Z jakiego kraju? Powiedziałem, że Włochy. I masz rację, bo to tak są jest. Włochy! Pozostał region i szczep ostatniego wina. Jesteś bardzo blisko. Powiedziałeś region? Puglia. Czy to rzeczywiście jest Puglia? Tak, to jest Puglia! Szczep. Moim zdaniem nowocześnie zrobione Primitivo. Ostatni etap, ostatni akt twojego wyzwania. Tak, to było Primitivo! Szymon zalicza całe wyzwanie! Chodź do nas, Szymon! Dzięki. Wielkie Dziękuję gratulacje. Bardzo. Widzieliśmy niesamowite współgranie ze sobą zmysłu wzroku, węchu i smaku.
i twój mózg powstanie z niewielkiej ilości informacji, które docierają do każdego z tych zmysłów, wydobyć po prostu bardzo subtelne informacje o tym, jakie to jest wino, skąd ono pochodzi. To było imponujące. Czarku! Wiesz, ja wolałbym nic nie mówić, wolałbym słuchać pana Szymona. Tak, tak. Bo on jest nieprawdopodobnym gawędziarzem. Tak. Pan jest showmanem, właściwie absolutnie. Podejrzewam, że gdybyśmy się umówili na kolację z winem, to ja bym nic nie zjadł.